Wtedy słowo Jehowy doszło do Jonasza po raz drugi, mówiące: Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i głoś przeciwko niej to, co ci rozkazuję. Księga Jonasza, rozdział 3, wersety od 1 do 2. Bóg jest nazywany czasem Bogiem drugiej szansy. Bóg drugiej szansy. Na początku Jonasz odmówił wykonania tego, co wiedział, że jest wolą Boga. Często było tak w przypadku każdego z nas. Bóg jednak doprowadził do opamiętania Jonasza i uwolnił go. Gdyby ludzie przyjęli dzieło Pana Jezusa Chrystusa dla swojego zbawienia, jakże szybko doświadczyliby wyzwolenia z gorzkiego życia. Jonasz w końcu przypomniał sobie o Panu i modlił się Jonasz do Pana, swego Boga, we wnętrznościach tej ryby, jak mówi Księga Jonasza, drugi rozdział, pierwszy werset. A Bóg wyprowadził jego życie z dołu, bo tak mówi Jonasza, drugi rozdział, szósty werset. Po tym, jak Jonasz wyznał swój grzech i zaufał Bogu, Bóg, Pan, rozkazał tej rybie, a ona wypluła Jonasza na brzeg. I Jonasza, drugi rozdział, dziesiąty werset nam o tym mówi. Bóg w swojej łasce często daje nam drugą, trzecią, a nawet więcej szans na posłuszeństwo. Tym razem Jonasz nie lekceważył polecenia Boga, ale wstał więc Jonasz i poszedł do Niniwy zgodnie ze słowem Pana. Jonasza, trzeci rozdział, trzeci werset. Tam ogłosił swoje przesłanie na ulicach Niniwy. Zostało ono wysłuchane z całą powagą i mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, jak mówi Księga Jonasza, trzeci rozdział, werset piąty. Co za cud! Tak wielu upamiętało się przez kazanie jednego człowieka. Jesteśmy najbardziej użyteczni dla Boga, kiedy jesteśmy tam, gdzie On chce, abyśmy byli, robiąc to, co On chce, abyśmy robili. On wie, gdzie i kiedy powinniśmy służyć. W biurze, w fabryce, szkole, domu, czy gdziekolwiek indziej. Jeśli Jego wolą jest, abyśmy tam byli, to właśnie tam musimy być, aby być duchowo użyteczni. Bóg chciał, aby Jonasz był w Niniwie, gdzie On chce Cię, gdzie Ty masz być. Nawet gdy jesteśmy we właściwym miejscu i we właściwym czasie, potrzebujemy ciągłego prowadzenia przez Ducha Świętego, który mówi nam, co powinniśmy powiedzieć lub zrobić. Możemy znać tę prawdę, ale najważniejsze jest, abyśmy wprowadzali ją regularnie w czyn, abyśmy wprowadzili ją w życie.